W 2011 roku zieleń przed wejściem do ich mieszkania zyskała uznanie komisji 15. edycji konkursu Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony. Dostali w swojej kategorii pierwszą nagrodę. Dzisiaj pod posadzony przez nich kilkumetrowy świerk, zasadzony wiele lat temu, podjechała koparka. Zrozpaczeni i po ludzku rozżaleni zadzwonili do naszej redakcji. Nie, tak, nie będzie, że on się położy, bo my zasypiemy z powrotem. No. Rurę położymy. Ja tak na 95% mówię, że on nie uschnie. A ja mówię, że uschnie. No, no to bo każdy ma... Świerk jest bardzo wątły. Jak to mówią, ofiary muszą być. Mieszkańcy nie przyjęli tego do wiadomości. Wykonawca na naszą prośbę wstrzymał pracę, a my po kilku telefonicznych rozmowach uzyskaliśmy takie informacje. To jest robota zlecona przez PGE Dystrybucja, czyli no, tak zwany rejon energetyczny w Suwałkach. Co za problem tam? Problemy są dwa. Pierwszy z nich dotyczy drzewa, które właśnie zostało podkopane. I tutaj mieszkańcy wyrażają obawy, że albo ono spadnie na budynek, albo spadnie na drugą stronę, bo no rzeczywiście... Z której strony to drzewo jest? To drzewo jest od frontu kamienicy. Ono rośnie bezpośrednio przy ścianie budynku Emilii Plater 6A. Wykop, który w tej chwili jest wykonywany, prowadzi dokładnie pod tym drzewem. Trudno mi jest, tak wie pani, na odległość, że tak powiem, interweniować cokolwiek. Przejadę się tam po naradzie, bo mam w tej chwili naradę. Postanowiliśmy wraz z mieszkańcami poczekać na wizytę szefa Zakładu Dróg i Zieleni. Najbardziej to się boimy o ten świerk i o ten, no nie chcemy, żeby ta rozdzielnia tu stała pod oknami. A skąd ten świerk się tutaj wziął? Mąż właśnie posadził. Ja go sam sadziłem i hodowałem od takiego maleńkiego. Podrywałem. Gdzieś z 20 ponad. Może 17, o tak. 20 gdzieś. Będzie tej. O tak, gdzieś tak. Co roku jest ubierana choinka na Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to pięknie wygląda, wszystko wygląda jak dzień krótki, a ciemnieje szybko, to ładnie to wygląda wszystko i to miało zostać. A pan prezydent właśnie namawia, żeby takie coś robić. No to on teraz co? Zlikwidować tego świerka? A jest już podkopany. Bardzo uszkodzony mocno. Zobaczy pani, jak u mnie wygląda kwiaty, wszystko wejście, ogródek. To też, jakby ktoś przyjechał, mnie przekopał, no to trochę nie bardzo, wie pani. To kosztuje wszystko, polewanie i tak dalej. A czy na etapie projektowania, planowania tej inwestycji ktoś pytał państwa o zdanie? Nic, nikt nic nie pytał. Projektantka mówiła, że to ma być usunięty ten świerk. Potem ja wrzedłem, się pytam tam Kopickiego, takiego, on tym się zajmuje, tam odbudowy jest od tego. Mój użyć broni może ma zostać, on nie wiadomo, gdzie się ja, prawda. Co chcielibyście państwo zmienić w tej sytuacji, która jest teraz? No, żeby to drzewo zostało tylko. No tutaj patrz. Żeby tylko ten śmiech mój został. Drzewo zostało i żeby nie było tej budy. Najbardziej tego. A macie jakiś pomysł, gdzie można by ją było przenieść? Koło piekarni, tam okien nie ma. Koło piekarni, albo tu na rok. No, koło ogródka z drugiej strony. Dwa metry w bok. Nie, że pod okna komuś, pod same praktycznie okna. Chyba można tam przenieść jakoś te rury, te wszystko, nie wiem. Po godzinnym oczekiwaniu na miejsce przyjechał dyrektor Tomasz Drejer. Oto drzewo. W odległości 1,5 metra od tego będzie krawężnik. Dotąd będą stały samochody. No można ewentualnie ogołocić do wysokości 2,5 metra z gałęzi i zostanie tylko taki czubek. To gałęzi mnie chodzi, ale czy nie można tych rurów było puścić w kształcie i ominąć tego? Kolanka jedne, drugie, trzecie, czwarte? Nie, bo tutaj w tym, tam już są wybudowane. Po pierwsze, kable oświetleniowe tu lecą, tu jest przyłącze cieplne do waszego budynku, omijające te drzewo. Także pomiędzy tym przyłączem cieplnym a granicą musiały się zmieścić kable, nie ma miejsca. Cały czas było, że będzie. No, to jest zdoba tej kamienicy musi zostać, ominąć mają jego. No i a teraz ja wychodzi, że do usunięcia, no tragedia. No ale to teraz zasłania okna, no to...
i zdawało się, że sytuacja jest bez wyjścia. Moim zdaniem powinno się usunąć. To jest moje takie zdanie. Natomiast jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, to my możemy jego nie usuwać do momentu wybudowania ulicy. A później będzie widać, że tu jest, że tu będzie ciasno. Niech stoi. Niech stoi. Pewnie. A niech stoi. To niech stoi. Ja go podawał, tyle go sadził, polewał. A tu jest a to jest ubierana choinka na święta. Proszę pana, a prezydent przecież mówi, rurów nie można puścić w takim kształcie? Ominąć na świerki dalej poszli? Prosto. Znaczy tu mamy wie pan, nie, tu mamy, o, w tym miejscu sieć cieplna jedzie. No właśnie. No i odległości między rurami tymi energetycznymi średniego napięcia, a rurami ciepłowniczymi muszą być zachowane. To też nie może być tak, że musi być przerwa. To nie może jedno na drugim leżeć. Ale obok mogło być, bo to izolacja, to w izolacji w rurach. Zaraz porozmawiam z wykonawcą, niech po prostu przebiją rurą, żeby nie podpijać korzeni. Tak chodził cały, ja nie wiem, czy on przeżyje, panie. Na razie jeszcze nie usunięte są drzewa, te korzenie wszystkie. Nie, ale poprzebywał dużo. No nie widać, żeby takie te... aż tak drastycznie to było. Zobacz, panie, kto to jeszcze robisz, powiedział, dycht pnia. Słucham? Dycht pnia. Tak samo jest tutaj, widzicie, szambo. Tutaj jest szambo. Widzicie państwo, tu już leży coś. No bo ta folia, co ten rów zasiła. Ja mówię, ale... Nie, tu już leży, tam są kable. A, kable. Kable już leżą. Tu jest tu nasze szambo. Jest, no i kurde. Też nie wiadomo, co będzie. To teraz się świerk przeszkadza, a szambo to też niech zlikwiduje i szambo. Nie, ominą. Widać, że jest przeprowadzone, że jest obok. To jeżeli można ominąć szambo, to dlaczego nie można ominąć szambo? Ale kable idą tak, omijają i kable drugie obok ominą, a tam jest pec. Panie dyrektorze, czy istnieje możliwość ominięcia tego drzewa? Można zmienić metodę przejścia obok tych drzewa na zasadzie przecisku i wtedy nie naruszy się korzeni i będzie rosło. Natomiast odsunąć się od tego drzewa, no to nie za bardzo jest gdzie, bo mamy, przecież po kablach nie będziemy kopać. Drugi... Czy może pan pomóc mieszkańcom i spowodować przecisk? Znaczy to za chwilę porozmawiam z wykonawcą, zostanie to załatwione. Męska decyzja. Dziękujemy.